Jedz. Nie jestem głodna. Co cię tak bawi? Wynoś się. Wynocha! Powiedziałem, jedz. Tak jest. Grzeczna dziewczynka. Pamiętaj, że ja tutaj rządzę. A ty pamiętaj, że jedna mała kostka może to zmienić. Coś ty powiedziała? Chciałabym choć na chwilę wyjść z domu i pójść do sklepu. Dlaczego? Po co? Po mięso bez kości. Daję ci godzinę. I będzie ci towarzyszył ochroniarz. Dam sobie radę bez niego. To nie podlega dyskusji. Który? Dylan. Po raz pierwszy miałam możliwość stamtąd uciec. A na drodze do wolności stał mi tylko ten ochroniarz. Nazywam się Lana, a to moja historia. Widzisz te błyskotki? Dzięki nim staniesz się bogaty. Będą twoje, jeśli pozwolisz mi uciec. Nie. Po prostu zostaw mnie gdzieś przy drodze i powiedz mojemu mężowi, że uciekłam na stacji. Są warte setki tysięcy. Dzięki nim będziesz żył w dostatku przez długie lata. Powiedziałem nie. Proszę. Pomóż mi. Dłużej tego nie zniosę. Widziałeś, w jaki sposób mnie traktuje. To nie moja sprawa. Spójrz na mnie. Spójrz na mnie! Widzisz to? Z pewnością niedługo dołączę do dwóch poprzednich żon. Pogrzebanych gdzieś za jego willą. To tam trzyma wszystkie pieniądze? Tak, tak. Biżuterię, pieniądze, antyki. Znam kod otwierający drzwi. Możesz zabrać stamtąd, co tylko zechcesz. Okej, pomogę ci. Ale w zamian za to zaprowadzisz mnie w to miejsce. Masz minutę, by się spakować. Byłam gotowa zrobić wszystko, by uciec z tego domu. Nie zdawałam sobie jednak sprawy, kim jest ten ochroniarz. Jechaliśmy przez wiele dni bez przerwy, przystając jedynie na kilka godzin w przydrożnych motelach. Dlaczego zawsze milczysz? Pogadamy później. I choć mówił bardzo niewiele, widać było, że się o mnie troszczy. Był pierwszym, który to robił. I jedynym. Gdzie byłaś? Poszłam po coś do jedzenia. Coś nie tak? I to bardzo. Miałaś nigdzie nie wychodzić. Masz pojęcie, co mógłby ci zrobić, gdyby cię spotkał?
Od kiedy obchodzicie, co się ze mną stanie? Odkąd pomagam ci uciec? A może po prostu bałeś się tego, że nie zaprowadzę cię do jego pieniędzy? Nie ma to dla mnie znaczenia, rozumiesz? Jasne. Dbasz o mnie tylko dlatego, że zależy ci na forsie, którą ci obiecałam. A może jest inny powód? Spędziliśmy razem tę noc, w jego silnych i ciepłych ramionach. Po raz pierwszy poczułam się bezpieczna. Wstałaś już. Dzień dobry. Dzień dobry. Musimy pogadać. O tym, ile pieniędzy zmieści się w walizce? Słuchaj. Cicho. Witam, szefie. Witaj, Froy. Gdzie ona jest? Dała nogę, kiedy zabrałem ją do sklepu. Widać, ty też. Wiem, że zapłacę za to głową. Dylan, Dylan, mój drogi. A byłeś dla mnie jak brat. Do bagażnika z nim. Mogłam uciec dokądkolwiek i zacząć żyć, ale nie mogłam zostawić Dylana. Musiałam po niego wrócić. Nikt nie pilnował domu od zewnątrz, więc weszłam tam bez trudu. Mężulek z pewnością rozesłał wszystkich, by mnie szukali. Cicho, zaraz cię stąd wyciągnę. Czemu wróciłaś? To zasadzka. Nie mów tak głośno. Nikt nie stoi na straży. Chodźmy. Szybko. Dzień dobry. Witaj w domu. Czułem, że po niego przyjdziesz i miałem rację. Nie chowaj się, kotku. Zadbam o to, żebyście już zawsze byli razem. Co zamierzasz tam zrobić? Dołączycie do kolekcji zdrajców w mojej willi, tuż przy jeziorze. Więc to tam ich wszystkich ukrywasz. Mogę obiecać, że was nie rozdzielę. Zadowolony? Powiedz, że się cieszysz. Co cię tak bawi, idioto? Nareszcie! 2 lata ciężkiej pracy, ciągłych szantaży i życia w zastraszaniu. I właśnie teraz ty sam wszystko mi wyśpiewałeś. Brawo! Znam już miejsce zbrodni, a to chyba jest narzędzie. O czym ty mówisz, he? Nie masz dokąd uciec. Dom jest otoczony. Szefie, to gliny! Są wszędzie! Musimy uciekać. Ty suchin. Froy, odpal samochód! Co? Ej. Już po wszystkim. Jesteś bezpieczna. Czemu mi nic nie powiedziałeś? Przepraszam. Tak naprawdę początkowo najistotniejsze dla mnie było zamknięcie tej sprawy, ale okazało się, że ty stałaś się dla mnie najważniejsza. Pamiętajcie, posiadanie władzy samo w sobie nie czyni nikogo szczęśliwym. Z kolei miłość może okazać się nagrodą za naszą odwagę.